Powiedzmy sobie kilka słów o samej konstrukcji wiązarowej. W tym wypadku, w przypadku tego konkretnego budynku, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego był specjalny zapis, który ograniczał nas, żeby wykonać pełne piętro. W takim wypadku zastosowaliśmy, jak tutaj widać, dosyć wysoką ściankę kolankową, ale jednak ta wysokość nie dałaby pełnej satysfakcji wysokości pomieszczenia. Dlatego też nasza konstrukcja wiązarowa została zaprojektowana w taki sposób, abyśmy zyskali na wysokości pomieszczenia tak, aby użytkowanie tego pomieszczenia było komfortowe.